Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Andrzej Halesiak i mam przyjemność być członkiem Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego. Kongresu, który jest organizatorem naszej dzisiejszej debaty. Witam na debacie zatytułowanej Jaka logika rozwoju miast? I oczywiście ten tytuł nie jest przypadkowy. Ta nasza debata towarzyszy jakby publikacji kolejnego numeru Pomorskiego Finglettera. Pomorski Finglitter to jedna z inicjatyw kongresu i jest to bardzo duża publikacja obejmująca tym razem blisko 30 niezmiernie ciekawych, interesujących tekstów poświęconych właśnie zagadnieniom rozwoju miast. Ta dzisiejsza debata nie byłaby oczywiście możliwa bez szerokiego wsparcia i tutaj na wstępie chciałbym podziękować wydawcy, którym jest Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, naszym partnerom, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Pomorskiego, Miastu Gdańsk, Pomorskiemu Funduszowi Rozwoju, firmie Maritex i Base Group, a także partnerom specyficznie tego numeru Finglettera poświęconego właśnie miastom, którymi są Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Miasto Gdynia, Olivia Center, Związek Miast Polskich i Unia Metropolii Polskich. Generalnie będę się starał, aby mnie jakby w trakcie tej debaty było jak najmniej, natomiast pozwolę sobie, przechodząc już do meritum, jakby na kilka słów wprowadzenia. Otóż dlaczego akurat miasta? Tak? Miasta, być może nie wszyscy sobie to uświadamiają, ale dziś odpowiadają za 60% ludności świata. Dla Polski ten wskaźnik jest bardzo podobny, przy czym oczywiście znaczenie miast jest dużo większe z punktu widzenia chociażby zatrudnienia i działalności gospodarczej. Jeżeli liczyć tym najczęściej wykorzystywanym wskaźnikiem produktu krajowego brutto, to szacuje się, że globalnie aż 85% PKB jest wytwarzanych dzisiaj w miastach, w ośrodkach miejskich. Dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak z wielu powodów, ale przede wszystkim ze względu na to, że miasta są jakby ośrodkami koncentracji różnego rodzaju aktywów, ośrodkami postępu i rozwoju i tutaj ma miejsce to bardzo istotne dzisiaj sieciowanie, które prowadzi do wysokiej produktywności jakby skumulowanej działalności, a tym samym przekłada się na dużą wartość dodaną, jaka powstaje w miastach. W tym kontekście dzisiaj już nie tylko mówi się o konkurencyjności państw, ale coraz częściej można usłyszeć o konkurencyjności właśnie miast. I ta konkurencyjność tych ośrodków miejskich jest pochodną właśnie ich zdolności do akumulacji tych różnego rodzaju aktywów, do zapewnienia określonej infrastruktury, ale także przyciągania jakby kapitału ludzkiego. Żeby być skutecznym i by móc w praktyce konkurować na poziomie no, tak naprawdę dzisiaj już globalnym, potrzeba mieć pomysł na siebie, czyli każde miasto powinno taki pomysł na siebie mieć, ono jest wyrażone z reguły, ten pomysł z reguły jest wyrażony w czymś, co się nazywa strategią, ale też potrzeba mieć sprawczość, to znaczy umiejętność przekuwania tej strategii w rzeczywistość. Oba te czynniki z pewnością łączy jakość przywództwa, czyli jakość liderów, którzy szeroko rozumianych liderów, którzy stoją na czele miast. Ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to oczywiście fakt, że w ostatnich latach pojawiły się różnego rodzaju wstrząsy i dodatkowe wyzwania, mieliśmy pandemię, mamy teraz wojnę za naszą wschodnią granicą i to wszystko jakby tworzy na swój sposób nowe uwarunkowania dla rozwoju miast i o tym wszystkim chcemy w czasie naszej debaty dzisiaj porozmawiać. O tych wyzwaniach, ale oczywiście także o szansach, ponieważ no, każda sytuacja ma jakby swoje dwie strony. Chciałbym bardzo serdecznie powitać naszych gości, naszych panelistów. Jeżeli dobrze widzę, to mamy małą zmianę, ale za chwilę do tego przejdę. Zacznę może od pani doktor Justyny Pokojskiej, która w naszym gronie reprezentuje DELAP Uniwersytetu Warszawskiego. Pani doktor jest socjologiem i myślę, że przedstawi nam bardzo ciekawą perspektywę na przyszłość miast. Witam także profesora Tadeusza Markowskiego z Katedry Zarządzania Miastem i Regionem Uniwersytetu Łódzkiego. Witamy serdecznie. Witamy pana doktora Wojciecha Szczurka, prezydenta Gdyni. Witam panie prezydencie. I witam pana Daniela Wąsika, bo rozumiem, że pan Daniel... Tak, chciałbym serdecznie państwa przeprosić, no i niestety pani dyrektor Departamentu Strategii w Ministerstwie Funduszy Polityki Regionalnej, pani Renata Calak, w ostatnim momencie została poproszona przez pana ministra na spotkanie i
poprosiła mnie, abym ją zastąpił. Ja już, jak pan wspomniał, nazywam się Daniel Wąsik, jestem naczelnikiem Wydziału Polityki Miejskiej w tymże departamencie pani Renaty, więc jeszcze raz bardzo państwa przepraszam za nieobecność pani dyrektor, no ale ja w mojej skromnej osobie postaram się wypełnić te miejsce. Bardzo dziękujemy, że udało się jakby do nas dołączyć pomimo tych różnego rodzaju trudności i witamy serdecznie. Teraz jakby mój pomysł na to dzisiejsze spotkanie wygląda w ten sposób, że chciałbym zaproponować takie 4 bloki dyskusyjne i każdy z tych bloków zaczynałoby takie krótkie wprowadzenie jednego z prelegentów, a później mielibyśmy też troszeczkę czasu na to, żeby uzyskać trochę inne spojrzenie pozostałych panelistów na dane zagadnienie. I chciałbym, mamy tutaj dość ograniczony czas, więc ta nasza dyskusja pewnie nie będzie mogła się rozwijać zbyt szeroko, ale spróbujmy skoncentrować się przynajmniej na tych kluczowych wątkach. I proponuję zacząć od pani doktor Justyny Pokojskiej i mam taką prośbę o podzielenie się przemyśleniami na temat tego, czym tak naprawdę są dziś miasta, albo czym według pani doktor za chwilę mogą stać się miasta, bo czytając pani niezmiernie inspirujący tekst, można by odnieść wrażenie, że stoimy właśnie przed jedną wielką rewolucją. To bardzo myślę, proszę. Panie doktorze, dziękuję serdecznie za głos. Witam bardzo serdecznie współpanelistów, pana profesora, pana prezydenta, witam pana Daniela. Bardzo dziękuję za tę możliwość podzielenia się kilkoma wątkami z moich osobistych przemyśleń i badań nad przyszłością miast w takim właśnie zacnym gronie. Jeśli panowie pozwolą, zaczęłabym trochę historycznie. Jestem socjologiem, więc nie będę sobą, jeśli nie sięgnę do naszego klasyka socjologicznego Georga Simla, niemieckiego filozofa i socjologa kultury. To jest XIX wiek, więc nie tak znowu bardzo wstecz. Natomiast ta myśl, która jest myślą przewodnią w Simla, to jest taka wizja miasta jako kolebki innowacji, kolebki zmiany, kolebki nowoczesności wówczas, bo mówiliśmy o przełomie XIX i XX wieku. Natomiast ta myśl o tym, że to miasto jest właśnie forpocztą zmiany, myślę, że jest kluczowa dla naszej dzisiejszej dyskusji o przyszłości miast, bo myślimy o zmianach technologicznych, o rewolucji cyfrowej, która dotyka nas wszystkich. Pan redaktor powiedział o rewolucji, która jest przed nami. Ona już się przecież toczy i my jesteśmy całkiem zaawansowani w tej rewolucji. Natomiast widzimy na przykładzie miast, jak bardzo szybko to postępuje i to miasta rozpoczynają tę całą transformację. Kiedy myślimy o przyszłości miast, to oczywiście jest kilka takich haseł, które rozpalają zmysły, ale też rozpalają całą widownię. No, zaczęliśmy od miast zrównoważonych. Tutaj na pewno i pan profesor, i pan prezydent będą mówili o tych miastach zrównoważonych. Początek XXI wieku był pod hasłem miast zrównoważonych, czyli takich, które myślą długofalowo, które projektowane są po to, by spełniać swoje potrzeby, swoje funkcjonalności dzisiaj, ale też by wystarczyło tego dobrostanu dla kolejnych pokoleń. Kolejne hasła, które gdzieś tutaj towarzyszą przyszłości miast, to oczywiście miasta zielone, miasta, które no właśnie myślą też nie tylko o użytkownikach tychże miast, ale o infrastrukturze i tej zielonej infrastrukturze, która ma służyć nam przez dłuższe lata. No i wreszcie miasta inteligentne. Gdynia, witam i kłaniam się raz jeszcze panu prezydentowi, jako pierwsze miasto otrzymała przecież status pierwszego miasta w Polsce inteligentnego i ten certyfikat Smart City, więc to być może znakomita okazja, żeby właśnie o Gdyni porozmawiać w tym kontekście. Miasta inteligentne, które wykorzystują rozmaite nowe technologie, infrastrukturę cyfrową do tego, żeby sprzyjać mieszkańcom, bo właściwie miasto inteligentne ma działać sprawniej, ma działać efektywniej, ma być zoptymalizowane, wykorzystujemy rozmaite sensory do tego, żeby usprawniać, ale też i dodawać szczęśliwości mieszkańcom. Dane Światowej Komisji do Spraw Rozwoju i Środowiska mówią, że miasta zrównoważone, te inteligentne są relatywnie szczęśliwsze, to znaczy zamieszkałe przez osoby, które deklarują wyższy poziom zadowolenia z życia i taka jest chyba też celowość takiego miasta. Pan redaktor zapytał o to, jakie są miasta, jakie będą i czemu mają służyć. No więc ja stoję na stanowisku, być może z racji mojego wykształcenia i doświadczenia zawodowego, że miasta służą obywatelom i są dla ludzi. Są oczywiście po to, żeby maksymalizować te połączenia, żeby maksymalizować efektywność, żeby na małym terenie, jak pisał Jacek Dukaj w swoim tekście, zintensyfikować tę mnogość rozmaitych funkcji. Natomiast nadrzędnym celem istnienia miast jest to, żeby obywatelom, mieszkańcom żyło się w nich dobrze i żeby udało się te rozmaite funkcjonalności pogodzić bez krzywdy na mieszkańców. No i wreszcie wśród tych rozmaitych trendów, ten trend, który wydaje się dzisiaj rozpalać najbardziej naszą fantazję, mianowicie wirtualizacja, miasta metawersalne, miasta transcendentne czy transcendentalne, czyli takie, w których tak naprawdę może nas nie być. Mówimy o augmented reality, tej rzeczywistości rozszerzonej, albo virtual reality, czyli takiej całkowicie wirtualnej. No i tutaj myślę, że trochę ostudzę nasze fantazje dalekosiężne, bo kiedy Mark Zuckerberg pod koniec października proklamował metaversum, to wydawało nam się, że to lada chwila będzie tak, że nas tu
nie będzie, że będą nasze awatary, no a gdzieś my jako ludzie, jako te analogowe odpowiedniki tych cyfrowych awatarów będziemy sobie musieli poradzić. Sięgnęłam do starożytnej filozofii, to być może było nieco przewrotne w tym moim tekście, bo sięgnęłam i do Arystotelesa, ale potem i do kontynuatorów tej starogreckiej myśli. No i tam znalazłam jedną ciekawą myśl, która wydaje mi się tu dobrze tłumaczyć tę przyszłość miast. Mianowicie no, dla Platona ciało było więzieniem duszy, natomiast Arystoteles zwraca uwagę na to, że człowiek swoje szczęście, czyli tę kalokagatię, dobro i piękno, realizuje tylko w połączeniu ciała i duszy, ale to ciało, ta materialność, ta zmysłowość jest dla niego bardzo ważna. I to jest abstrakcyjne, co mówię, natomiast w przełożeniu na miasto chciałabym tylko tyle powiedzieć, że ta wizja metawersalnych miast, które będą gdzieś absolutnie wirtualne, poza nami, bez nas jako naszych ciał, jest dla mnie wizją mało realistyczną, jeśli nie powiedzieć zupełnie niemożliwą. Z pewnością miasto się będzie rozwijać w kierunku wirtualności. Przytoczony już Jacek Dukaj też pisał o wielowarstwowym rozwoju miast. Będziemy mieli miasto analogowe, inwestujmy w miasto analogowe, takie, które tu widzimy, korzystajmy z dobrodziejstwa nowych technologii, ale pamiętajmy, że my jako ludzie, jako jednostki, jako podmioty, pan redaktor powiedział o tej sprawczości, podmiotowości jednostek w tym świecie wirtualnym, wciąż tam będziemy. Więc myśląc o strategii rozwoju miast, warto pamiętać, że oczywiście nowe technologie dają nam ogromne możliwości rozwoju rozmaitych nowych rynków, nowych funkcjonalności. Metaversum będzie tylko jednym z wielu nowych światów, w których będziemy funkcjonować. Natomiast my jako ludzie, i mówiąc już bardzo wprost, nasze cielesne powłoki no są nieodzowne do tego, i tutaj możemy posiłkować się już wspomnianym Arystotelesem, żebyśmy byli szczęśliwi i spełniali tę pełnię miejskości i tej tkanki miejskiej. Miasto będzie zmysłowe, będzie poznawane organoleptycznie, będzie doświadczane przez mieszkańców również w sposób taki właśnie bardzo cielesny, oczywiście z wykorzystaniem tych wszystkich dobrodziejstw technologicznych, rozszerzonej rzeczywistości czy rozwiązań związanych ze sztuczną inteligencją. Więc jeśli pan redaktor pyta, jakie miasta przyszłości, myślę, że na pewno rozwinięte, na pewno inteligentne, na pewno smart, ale na pewno też bazujące na naszych ludzkich przymiotach i ludzkich powłokach, i być może ta moja perspektywa jest mniej postępowa niż można byłoby sądzić, ale jestem spokojna o to, że nasze ciała, nasi obywatele, nasi mieszkańcy tych miast będą potrzebni i ciągle będą tą treścią i tym mięsem, głównym mięsem, także miast przyszłości, bo przecież ciał się nie wyzbędziemy i niech tak to może zostanie. Więc myśl o przyszłości to też myśl uwzględniająca nas jako obywateli, jako mieszkańców, zanurzonych rzecz jasna na tych wszystkich poziomach w augmenty czy virtual reality, czyli tych rzeczywistościach wirtualnych. Nie chcę przedłużać, bo byłabym bardzo ciekawa głosów pana profesora, pana prezydenta, pana naczelnika, bo to jest pewnie ciekawa perspektywa praktyczna. Ja pozwoliłam sobie tylko na taki wgląd tutaj w wizję, może nieco filozoficzną, ale dającą takie podstawowe pytanie na temat tego, gdzie ten człowiek, gdzie jego podmiotowość w tym świecie szalonej, przyszłej, wirtualnej rzeczywistości. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za to bardzo inspirujące wprowadzenie i teraz mamy chwilę czasu na to, żeby nasi pozostali paneliści odnieśli się do tej wizji, którą zarysowała pani doktor. Co panowie sądzą o tym, jak to w was rezonuje, czy ta, szczególnie ta równowaga czy nierównowaga pomiędzy realnym a wirtualnym światem? Jakieś komentarze panów, opinie? Jeżeli można, to ja podzielę się taką... Nie tyle opinią, co małym wspomnieniem, bo przypomniało mi się, słuchając pani doktor i zapowiedzi o tym metaversum, które tak fundamentalnie zmieni nasze miasta i pewnym zagrożeniu wręcz, które ja czytam z takiego widzenia miast, które by zatraciły swoją wspólnotowość, myślenie o tym, czym miasto jest, że miasto jest wspólnotą ludzi przede wszystkim. Tak? Przypomniało mi się takie doświadczenie, drodzy państwo, już mam swoje lata, i pamiętam, jak w latach 70. uczęszczałem do szkoły podstawowej na zajęciach z plastyki i to chyba wszystkich uczniów w tamtej epoce dopadało. Pani zadawała pytanie, słuchajcie, narysujcie swoją wizję świata w roku 2000. No i co robili wówczas uczniowie? Malowali statki kosmiczne, jakieś satelity, w ogóle jakiś Bóg wie jaki świat, tak? Od tamtego czasu do 2000 roku było 20 parę lat, mamy rok 2020, więc minęło już prawie kolejne 20 parę lat. I tak jak chodzę koło tej szkoły, do której uczęszczałem, to świat wokół niej tak fundamentalnie się nie zmienił. Tak? Wypiękniał, mamy więcej zieleni, jest więcej estetyki, jakości, ale istota tego miejsca na mapie Gdyni, ona tak fundamentalnie się nie zmieniła, więc myślę sobie, że warto szukać takich inspiracji, natomiast nasze miasta przyszłości w sensie zewnętrznym myślę, że będą
bliższej rzeczywistości dzisiaj, choć będą to bez wątpienia miasta bardziej komfortowe, oparte na właśnie takim myśleniu wspólnotowym. Na pewno będą to miasta, w których będziemy bardziej cenić jakość środowiska, w którym się znajdujemy. Będziemy inaczej się przemieszczać, ale myślę, że to nadal będą miasta ludzi, a nie awatarów. Bardzo dziękuję. Jakieś może inne jeszcze komentarze? Może... Proszę bardzo, panie profesorze. No jeśli można, tu dwa słowa. Te wizje związane z gospodarką cyfrową oczywiście zawsze inspirują i ludzie poszukują jakiegoś nowego wyobrażenia, że nagle ten świat się totalnie zmieni, że będziemy zupełnie inaczej funkcjonować. No i to jest taka próba oderwania od tego, że jednak jesteśmy istotą zwierzęcą, człowiekiem, który potrzebuje określonych relacji z mieszkańcami, jesteśmy istotami społecznymi i właściwie to się od wieków nie zmienia. Chcemy być wspólnie, chcemy być razem. Technologia tylko zmienia nasze relacje, zachowania. No i powiedzmy ten współcześnie budowany wirtualny świat, świat informatyczny, on może w dużym względzie nie zmieni naszych przyzwyczajeń, potrzeby kontaktów, natomiast istotnie będzie zmieniał organizację, funkcjonowanie, zachowanie, system ocen, wydłuża się życie ludzkie, więc miasta muszą się oczywiście zmienić, dopasować do tego, no, wytwarzać się zaczyna nowy metabolizm miejski, nowa jakość funkcjonowania, no musimy ciągle pamiętać, że miasta są tymi tworami, w którym oddziałujemy na wielką skalę na środowisko i teraz otrzymujemy porcję zwrotną zmian klimatycznych, do których te wielkie miasta i w ogóle miasta muszą się dostosować. Myślę, że technologie informatyczne, świat wirtualny, świat cyfrowy, ale właśnie nie analogowy, no jest tym poważnym wyzwaniem, który wymaga nowego spojrzenia na sposób zarządzania, funkcjonowania. Nie jest to tylko sprawa liderów jednostek wybranych, ale to jest interes wspólnotowy, zbiorowości, umiejętności współpracy. No to wymaga nowej jak gdyby refleksji, nawet głębokiego spojrzenia na funkcje samorządów terytorialnych jako takich organizacji, które mają odpowiadać za przyszłość naszego świata. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Panie Danielu, pan coś chciałby tutaj dopowiedzieć? Tak, czyli, tak? Z poziomu administracji centralnej właśnie pozostaje tylko zgodzić się z panią doktor i z moimi przedmówcami. Dla nas właśnie z tego poziomu zarządzania miastami z poziomu krajowego, miasta przyszłości to przede wszystkim miasta zorientowane na człowieka. Miasta, gdzie podnosi się do tych cnot lokalność, zapewnienie usług społecznych, kulturalnych, też zakupowych, publicznych w najbliższej okolicy, dbanie o to, żeby to środowisko przyrodnicze w miastach było wysokiej jakości, abyśmy mogli oddychać tym świeżym powietrzem. I to wszystko, o czym mówię, jest teraz jest zawarte w takiej bardzo popularnej teraz koncepcji pod nazwą miasto 15-minutowe. Miasto, które idea, którą realizuje w praktyce pani mer Anne Hidalgo z Paryża, jest tak naprawdę powrotem do przeszłości, dlatego że kiedyś miasta były bardziej tym, do czego dzisiaj dążymy, żeby były kompaktowe, żeby były mało inwazyjne na środowisko otaczające. Nasz to też pan profesor podniósł bardzo ważną rzecz, jeśli chodzi właśnie o zmiany klimatu i środowisko nas otaczające, bo miasta nie mogą się rozlewać, bo zabierają te tereny rolnicze. Tutaj też jeszcze wchodzi aspekt geopolityczny, bo tą żywność będzie w najbliższych latach trochę ciężej, dlatego bardzo nam zależy, żeby one powinny być właśnie kompaktowe. Także nie przedłużając, bo to też jest szeroki temat, zgadzam się po prostu z przedmówcami. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i nie ukrywam, że najbardziej w tych wszystkich wypowiedziach cieszy mnie to, że tam w każdej z nich pojawiała się kwestia, że to jednak ciągle mają być miasta dla ludzi, dla człowieka i że to on ma być jakby punktem wyjścia do ich i konstruowania, i funkcjonowania i tak dalej. Spróbujmy pójść dalej. Panie profesorze, pytanie do pana, bo w bardzo ciekawym tekście skoncentrował się pan w Finkletterze, oczywiście mam na myśli Finkletera, ale koncentrował się pan na tych trendach, które będą wywierać największy wpływ na kształt miast na tych najbliższych latach.
I chciałbym, żeby się Pan z nami trochę podzielił tymi swoimi przemyśleniami. To znaczy, które z tych trendów to są jakby rzeczy, które już z nami są, takie, które no, na swój sposób mogliśmy się już z nimi po części oswoić. Jakie z nich to są rzeczy nowe, tak, chociażby wynikające z tych nowego kształtowania się, nie wiem, sfery geopolitycznej, kwestii związanych chociażby z pandemią i tak dalej, i tak dalej. Proszę bardzo. No moje tutaj rozważania dotyczyły nowego metabolizmu miast i takiej próby spojrzenia, jaka jest rola miast we współczesnym świecie pod presją tych zmian klimatycznych, no bo miasta tradycyjnie były największymi skazicielami środowiska, one rozwijały się dzięki transferom energii z zewnątrz, surowców z zewnątrz, były przetwarzane w określonym miejscu, gdzie były tak zwane korzyści aglomeracji, urbanizacji, no i wytwarzaliśmy gigantyczne strumienie odpadów i użytecznych oczywiście produktów. No, taki model miasta no jest wielkim zagrożeniem, więc próbowałem spojrzeć na miasto jako nowy sposób organizacji gospodarki miejskiej. Ja tutaj oczywiście uznaję prymat celów publicznych związanych z jakością życia, ale bez sprawnej gospodarki tego wszystkiego nie jesteśmy w stanie zapewnić. To gospodarka musi być przyjazna, ona musi sprzyjać człowiekowi, musi uwzględniać jego cechy naturalne, biologiczne, rytm biologiczny, skłonność do pracy innowacyjnej w określonym rytmie biologicznym. To wszystko się pojawia, bo ta gospodarka się zmienia. No ja myślę, zgodnie z pewnymi koncepcjami teoretycznymi, jest taka znana teoria zasobów Jacka Dębowskiego, która mówi, że zasoby to są funkcją wiedzy ludzkiej. To nie są tylko takie rzeczy, które daje nam środowisko i możemy je wykorzystać, ale to musimy naukowo i użytecznie potwierdzić, że dana rzecz staje się zasobem w sensie ekonomicznym. I zmienia się w tej chwili strumień zasobów ważnych dla wytwarzania produktów i rozwoju. No mówimy tu o wirtualizacji gospodarki, o produktach cyfrowych, które mają często charakter właśnie niematerialny, że zasobem staje się tu kapitał terytorialny, rozumiany w takim sensie, że to jest część powiązana z wiedzą ludzką, która jest wytwarzana w określonych systemach miejskich. Ona powinna być wysokiej jakości i właśnie w miastach mamy ten największy potencjał, który zależy od jego struktury funkcjonalno-przestrzennej. Potrafimy udowodnić, że są określone sposoby zagospodarowania i relacje między obiektami użyteczności publicznej, obiektami naukowymi, infrastrukturą, która sprzyja rozwojowi wiedzy ludzkiej i promuje tą dodatkową wartość, określone systemy edukacyjne i tak dalej, wytwarzają tą szczególną wiedzę, którą ja nazywam w tym złożonym kontekście kapitałem terytorialnym. No do tego też nam świat pokazuje, że chcąc wejść na ścieżkę rozwoju, musimy wprowadzić energię odnawialną, no i miasta mogą być tymi źródłami wytwarzania energii elektrycznej, bo energia elektryczna jest niezbędna do gospodarki cyfrowej, więc tutaj się pojawia taki szczególny model właśnie funkcjonowania i postulat, aby miasta stały się generatorami zielonej energii na własny użytek, a także eksporterami. I wiele tu zależy od struktury funkcjonalno-przestrzennej, sposobów organizacji, urbanistyki, architektury. Tu wielkie pole do popisu właśnie dla zintegrowanego planowania rozwoju, planowania przestrzennego. No i jeszcze jedna rzecz, która będzie decydowała o przyszłości, to jest ta gospodarka obiegu zamkniętego, o której coraz częściej mówimy, no bo w zwartych układach można rzeczywiście wykorzystać produkowane wyroby, odpady i włączyć do cyklu produkcyjnego wtórnego. Wszędzie istnieje możliwość uzyskania przewag konkurencyjnych w stosunku do innych, a to zależy oczywiście od władz terytorialnych, społeczności terytorialnych, umiejętności współpracy, siły społeczności biznesowej. Przy tej całej takiej wspólnej organizacji miasta mogą wytwarzać surowce i zasoby,
które będą atrakcyjne dla prowadzenia działalności gospodarczej, a jednocześnie jestem przekonany, że dzięki temu możemy tutaj w największym stopniu uzyskać efekty prośrodowiskowe właśnie w ramach tej gospodarki o obiegu zamkniętego. Można to nazwać nowym metabolizmem, a więc tym procesem przepływów wszelkich surowców, materiałów, zasobów w nowym kontekście, ale właśnie to wymaga takiego zintegrowanego podejścia. To sam rynek tego nie rozwiąże. Spójrzcie Państwo na kwestię fotowoltaiki. Pojawił się dobry bodziec, aby poprzez dotacje instalować na dachach i w różnych miejscach panele fotowoltaiczne. Skutki są różne i nagle się okazało, że produkcja prosumentów no niestety nie może być przyjęta przez scentralizowane systemy energetyczne, prawda? A więc żeby to właściwie rozwiązać, trzeba budować zintegrowane systemy i banki energii. No świat ma być w przyszłości wodorowy i w to mocno wierzę, że dzięki temu można wytwarzać wodór w mieście i używać w systemach komunikacyjnych. Do tego potrzeba określonych miejsc przestrzeni. Banki energii mają różny charakter i są powiedzmy bazujące na bateriach litowo-jonowych, ale przecież to są metale z kolei ziem rzadkich, więc trzeba myśleć o innych bankach energii, czy podziemnych, czy naziemnych, czy małych zbiornikach wody, czy wieżach retencyjnych. Wiele jest takich możliwości, które wymaga całościowego, holistycznego spojrzenia. To wszystko już jest, to można znaleźć, te technologie, natomiast trzeba to opanować, a to wymaga innego spojrzenia na organizację miasta. Inną rolę tutaj bym postrzegał władz publicznych, wzmocnionych bardzo mocno przez strategiczne służby planowania z gronem fachowców, które by mogły to wszystko wspierać, pomagać, współpracować z określonymi grupami biznesu, pokazywać, gdzie są źródła korzyści, kosztów, unikanie tych negatywnych skutków. Ten świat się już tworzy, ale chcąc wygrać konkurencję na poziomie światowym, jeśli nie będziemy widzieli to w sposób holistyczny i nie wyeliminujemy negatywnych skutków takiego rozwoju wynikające no, z deficytów i niesprawności rynków, no to możemy w tym wyścigu przegrać, bo inne państwa no, lepiej sobie organizują i wykorzystują technologie cyfrowe. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Teraz jakby prośba do pozostałych o komentarze. Ja bym chciał tutaj ewentualnie, jeżeli byłaby taka możliwość, wpleść też ten wątek wielkości miast. To znaczy możemy się spotkać z taką tezą, że w zasadzie w tej, szczególnie w tym pierwszym okresie posttransformacyjnym mieliśmy do czynienia z zapaścią małych i średnich miast. Pytanie, czy teraz te uwarunkowania, które jakby obecnie wchodzimy, czy w których funkcjonujemy, czy one będą jeszcze bardziej te procesy różnicowania sytuacji miast pogłębiać, czy być może otwiera się szansa na to, żeby te warunki doprowadziły do tego, że no, te możliwości będą w miarę podobne dla wszystkich, albo być może nawet będą lepiej pozycjonować te ośrodki, którym do tej pory było trudno. Tak? Ale to jeden z wątków, który potencjalnie ja sam byłbym ciekaw usłyszeć Państwa opinię. Prośba o komentarze do tego, co powiedział pan profesor. Pana profesora trzeba komentować. Tak. Ja ustępuję, bardzo proszę. Ja może króciutko, pan profesor zarysował bardzo taki ważki, ciekawy kierunek zmian. Ja myślę, że o wielu tych kierunkach i celach, które trzeba osiągać w polskich i europejskich, światowych miastach dyskutuje się już od ładnych paru lat i rzeczywiście ten trend wydaje się niezwykle ważki i ciekawy. I mam też przekonanie, że też rozmawiamy w bardzo takim szczególnym czasie, kiedy wiele spraw, o których rozmawialiśmy wcześniej, nabrało takiej swoistej dynamiki wynikającej z czynników zewnętrznych. Więc myślę, że to jest bardzo taki szlachetny kierunek poszukiwań i potrzeba uspójniania myślenia na poziomie strategicznym, przekładanie na cele, które chcemy realizować w naszych miastach.
Odpowiadając naszemu gospodarzowi na pytanie, które zadał, to myślę, że też ciekawy wątek podlegający pewnej dynamice, tak? Znaczy ten wątek dotyczący perspektyw mniejszych ośrodków miejskich, mam wrażenie, w ostatnich 2-3 latach też nabrał trochę pewnej specyfiki. Pandemia spowodowała, że zmieniły się nam też trochę oczekiwania mieszkańców naszych miast i to oczekiwanie budowania przestrzeni jakości życia można czasem lepiej zrealizować w mniejszych ośrodkach, niekoniecznie w tych miastach największych. Że taki czynnik, który wspomnę, jak możliwość pracy zdalnej, nie pozbawia możliwości bycia częścią jakichś organizacji, firm, które pracują w dużych ośrodkach. Już nie mówię, że na drugim końcu świata, ale realizować swoje aspiracje w miejscu takim wspólnotowym, lokalnym, których wartość i jakość odkrywali też Polacy w ciągu tego czasu pandemii w sposób tak by na powrót i myślę, że to jest coś, co może perspektywę tych mniejszych ośrodków zmienić, dając im większe szanse. Super, bardzo dziękuję. Pani doktor, prosimy. To ja, jeśli można, już teraz ad vocem i do pana prezydenta, i do pana profesora. W kolejności jeszcze spróbuję odnieść się do tego, o co pan redaktor zapytał, bo chciałam tylko dodać jeden wątek. Pan profesor mówił o tych zasobach, które wynikają z wiedzy i mam wrażenie, że warto też pewnie podkreślić, że w tej gospodarce cyfrowej, która się rozwija, czy nam się to podoba, czy nie, to galopująco, paliwem i tym największym zasobem są przecież dane. I to trochę ad vocem do tego, co powiedział pan prezydent przed chwilą, małe miejscowości wcale nie muszą przegrać w tym biegu, ponieważ tym, co dzisiaj daje pewne szanse rozwoju miastom mniejszym i większym, jest umiejętność oparcia miasta, inteligentnego miasta na wykorzystaniu danych, dużych korpusów danych, danych, które są gromadzone na każdym kroku, które właściwie nie są najczęściej w ogóle przetwarzane i wykorzystywane do tego, żeby pewne strategie projektować w sposób jak najbardziej adekwatny do mieszkańców. Dane, które niezależnie od wielkości miasta mogą być gromadzone, tak naprawdę niezależnie od skali przedsięwzięcia te dane są i dzisiaj przyszłością miasta jest też umiejętność zarządzania tymi danymi, analizy tych danych, wyciągania wniosków i wykorzystania technologii i machine learningu do tego, żeby te strategie i kierunki rozwoju miasta były jak najbardziej adekwatne do lokalnych potrzeb, bo to nie muszą być stale zuniwersalizowane jakieś strategie, które będą obowiązywały i szły tylko od góry na dół, od wielkich miast do mniejszych miejscowości, bo wykorzystanie danych i ta gospodarka oparta na danych jako tym paliwie, które daje nam pewne przewagi na rynku dzisiaj, jest tą komparatywną siłą, może pozwolić również mniejszym miejscowościom na dużo lepsze funkcjonowanie i lepsze zarządzanie tym zasobem, który już mają, właśnie dzięki wiedzy, właśnie dzięki umiejętnemu chociażby zintegrowaniu różnych systemów danych. Te miasta, które poradziły sobie z integracją danych w różnych systemach i czerpią z tych danych, które są i tak gromadzone w różnych systemach publicznych, te miasta znacznie lepiej radzą sobie z adresowaniem potrzeb mieszkańców i realizowaniem tych potrzeb, które są też potrzebami przyszłości. Więc do tych wszystkich zasobów, o których powiedział pan profesor i pan prezydent, mówiąc o tym potencjale zrównania tych szans, to myślę, że te dane i umiejętność analizy wielkich korpusów danych, to też jest przyszłość miast i wyzwanie, przed którym stoją zarządzający i większymi, i mniejszymi miejscowościami i tu wcale nie o skalę miasta musi zawsze chodzić. Bardzo dziękuję. Panie Danielu, tak? Bo widzę, że, tak. Że ma pan tak. Chęć, bardzo zapraszam serdecznie. Tak, ja odwołując się właśnie do tego, co powiedział pan profesor, no to tutaj dochodzimy do kolejnego takiego bardzo popularnego dzisiaj hasła, czyli gospodarki o obiegu zamkniętym. Przede wszystkim no, skracanie tych łańcuchów dostaw, poleganie na większej lokalności i tych naszych własnych zasobach, między innymi na OZE. Tylko tutaj się pojawia się kolejny aspekt, o którym też pan profesor wspomniał, czyli metale rzadkie, które zwykle do tych OZE są potrzebne. I tutaj może utrudniać nam sytuacja i polityczna, ale też taka humanitarna tak naprawdę, w jaki sposób dzisiaj są pozyskiwane te metale, rzadkie metale. I też jeśli chodzi o środowisko, w jaki sposób one są pozyskiwane. I tutaj znowu właśnie dochodzimy do lokalności, dlatego że my musimy po prostu długofalowo zmniejszyć energochłonność sposobu i miejsc, w jakich żyjemy. I tutaj można się od razu właśnie tak przenieść do tego, co powiedział pan Andrzej, jeśli chodzi o rolę teraz tych mniejszych miast. Czy one przypadkiem nie są
i pan prezydent również, czy one przypadkiem nie są teraz w lepszej pozycji? Właśnie przez tą pandemię, właśnie to, co się stało, że tam możemy budować te przyjazne środowiska życia. I to tak naprawdę okaże się w najbliższej przyszłości. Ja natomiast teraz na potrzeby tej debaty mogę się podzielić takim no, osobisto-zawodowym przypadkiem. Otóż koleżanka z mojego zespołu pracuje, bo w zasadzie już powoli kończy pracę w ministerstwie, mieszka w Płońsku. No i idea była taka, że Płońsk, tak przyjemne miasto, stamtąd pochodzi jej mąż i będzie pracować zdalnie. Ale okazało się, że wracamy do tego, co też było jakby pierwszym przedmiotem naszej debaty, że człowiek jest zwierzęciem społecznym. I jak zobaczyła, że wszystko tutaj się dzieje na miejscu, a jej jest bardzo daleko przyjechać, to zmienia pracę teraz. Udało się jej zdobyć pracę w Płońsku, serdecznie jej pogratulowaliśmy, natomiast ten zasób pracy w Płońsku jest relatywnie mały i ona to określiła, że złapała Pana Boga za nogi. Ale właśnie więc to tak naprawdę okaże się pewnie w najbliższych latach. Panie profesorze, jakieś odniesienie, tak? Bardzo proszę. Króciutko chciałem powiedzieć, no, ciągle musimy pamiętać, że gospodarka cyfrowa i przetwarzanie danych to wymaga energii. To są gigantyczne ilości. My właściwie możemy marzyć o zmniejszeniu zużycia energii, natomiast prawda jest taka, że ten wzrost będzie coraz większy. Jedynym takim czynnikiem nieograniczającym nas w zużyciu tej energii to jest słońce, bo procent, jaki zużywamy na własne potrzeby tej energii dostarczanej z kosmosu, no jest minimalny i można pod tym względem powiedzieć, że jest niewyczerpywalny. Wszystkie inne źródła, no niestety, mają swoją granicę. Musimy się z tym oczywiście liczyć. A więc banki danych, jeżeli chcemy przetwarzać, utrzymywać, no to są nowymi czynnikami lokalizacji. Nagle się okazuje, że powiedzmy takim miejscem dla przechowywania danych staje się Islandia. Ona ma tanie zasoby energetyczne, ponieważ można wytwarzać energię elektryczną stopniejących lodowców, a jednocześnie można w zimnym dość klimacie utrzymywać te dane, bo one wymagają również chłodzenia, więc szereg krajów ma pewne przewagi w sposób naturalny, więc małe miasta, jeżeli chcą korzystać z banku danych, to też one nie są w stanie dysponować samodzielnie tymi bazami, one muszą być w całym systemie, ten system musi być sprawny, to muszą być światłowody, to musi być doskonała infrastruktura łącząca małe miejscowości i wówczas no, budujemy system współpracy miast. Powstają powiedzmy pewne klastry miejskie, których możemy wytwarzać określone zasoby i to sobie można wyobrazić, że właśnie jest olbrzymia szansa, że w relatywnie dużych skalach metropolitalnych sieci takich można rzeczywiście wytwarzać te wspólne zasoby w dużo lepszy sposób, ale do tego te miasta nie mogą być rozlane z chaosem przestrzennym, one muszą być odpowiednio zorganizowane tak, aby te koszty funkcjonowały, były jak najmniejsze. My obecnie stworzyliśmy taki chaos przestrzenny, że to, co wynika z naszych badań w Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, rocznie ponosimy już, odnosząc to do bieżących kosztów, ponad 100 parę miliardów złotych, rocznie marnując w niepotrzebny sposób no, czas, transport, no, przemieszczając się w tym źle zorganizowanym, rozproszonym systemie osadniczym. To trzeba jak najszybciej zmienić, jeśli Polska chce zadbać o klimat, o budowanie nowej gospodarki, o stworzenie nowego metabolizmu, o zadbanie o przyszłość naszych ośrodków średniej wielkości. Dziękuję. Bardzo dziękuję. W tym miejscu jakby miałem chęć zapytać panią dyrektor Renatę Calak o jej tekst dotyczący zrównoważonego rozwoju i pytanie panie Danielu, czy pan zna ten tekst i może nam pan coś na ten temat powiedzieć, bo jak tak. Nie, to bardzo poproszę. Tak, rozumiem, że pytanie brzmiało, czy nie nadużywamy słowa zrównoważone, tak? Tutaj mamy już jakby no, wiele tych wątków się w jakiś pośredni sposób pojawiało, natomiast myślę, że warto byłoby nam, żeby przedstawił nam pan, tak, co tak naprawdę należy rozumieć przez ten zrównoważony rozwój i jak to, że tak powiem, sprawnie spiąć w całość, tak?
No, jak Państwu pewnie wiadomo, no, istota przede wszystkim rozwoju zrównoważonego no, polega na tym powiązaniu i pewnym zharmonizowaniu działań służących no, potrzeb człowieka, naszych potrzeb w dziedzinie społecznej, gospodarczej, środowiskowej. No i przede wszystkim robić to w taki sposób, aby następne pokolenia no, zastały ten świat, mówiąc tak trochę kolokwialnie, tak jak my go zastaliśmy. I trochę te gwałtowne, no nie trochę, tylko bardzo te gwałtownie postępujące zmiany klimatu czy negatywne skutki pandemii, o której już dzisiaj wspominaliśmy, no one z całą taką mocą, można powiedzieć, przywróciły rangę i znaczenie takiej faktycznej, a nie jedynie deklaratywnej potrzeby ochrony środowiska i kontroli negatywnych skutków rozwoju gospodarczego. One pokazały po prostu konieczność takiego, no można powiedzieć, równoważenia środowiska społecznego, którego podziały, nierówności, głęboka polaryzacja w pełni ujawniły po prostu taką trochę niesprawiedliwość społeczną tych mechanizmów, procesów postępu i rozwoju gospodarczego, bo często do tej pory natura była traktowana jako taki zasób eksploatacyjny, a nie rezerwuar ekosystemowy o kluczowym znaczeniu dla naszego zdrowia i egzystencji. Jednoznaczna taka degradacja środowiska oraz rosnąca świadomość społeczna ograniczonych zasobów naturalnych i pogarszającej się ich jakości sprawiły, że z czasem ta ochrona przyrody zaczęła być w końcu, no czas najwyższy, ważnym zagadnieniem w planowaniu postępu i kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju mają więc miasta. I od tego, jak są zorganizowane, o czym mówił pan profesor, zależy wpływ na zużycie zasobów, energii, przestrzeni, tak, to ten słynny raport właśnie panu, ile rokrocznie budżet państwa kosztuje sama suburbanizacja. Dlatego tak ważne jest, żeby te miasta, żebyśmy dążyli do miast dostępnych, produktywnych, ale zwartych i zielonych i w pewnym sensie odpornych na przyszłe kryzysy, które mogą się, które możemy napotkać i to właśnie wymusza na nas ten zrównoważony rozwój. I tutaj chciałbym przywołać Unię Europejską, która stawia nie tylko właśnie na miasta dostępne i produktywne, zwarte i zielone, ale podkreśla konieczność równoważenia ich rozwoju. I istotą tego podejścia jest takie powiązanie i zharmonizowanie działań służących realizacji takich no, fundamentalnych potrzeb człowieka, czyli w miastach, czyli znowu wracamy do tego zorientowania na człowieka i takim wymiarem jest tak zwana Karta Lipska, to jest taki manifest Unii Europejskiej, jak powinny wyglądać miasta, jak one się powinny rozwijać, właśnie nie, że powinny się rozwijać w sposób zrównoważony. I w Polsce taką kluczową rolę odgrywa Krajowa Polityka Miejska. To ona, jej nadrzędnym celem jest właśnie prowadzenie z tej zrównoważonej, nawet nie tyle już rozwoju miast, ale ich transformacji w kierunku właśnie kształtowania silnych i odpornych aglomeracji, no, zapewniających wysoką jakość życia mieszkańcom. To jest ten główny cel i właśnie w tej odnowionej Krajowej Polityce Miejskiej z perspektywą do roku 2030 my jakby ze strony administracji centralnej podkreślamy znaczenie tego zrównoważonego rozwoju miast. I w tej chwili ten dokument będzie takim sztandarowym dokumentem rządowym, który poprzez sformułowanie sprzyjających warunków ma wspomagać miasta w transformowaniu się i dążeniu taką do rozwoju zrównoważonego. Teraz projekt, tak dla Państwa informacji, projekt Krajowej Polityki Miejskiej jest już na finiszu ścieżki akceptacji przez Radę Ministrów. Przed nami teraz dyskusje na Komitecie Stałym i już na początku czerwca dokument ma być przyjęty przez Radę Ministrów. I takim podstawowym oczekiwaniem wobec tego dokumentu jest tworzenie takich warunków dla miast i ich obszarów funkcjonalnych, aby mogły się one po prostu rozwijać w sposób zrównoważony i oferować mieszkańcom wysoką jakość życia. My lubimy mówić, że ta polityka miejska, ona jest służebna wobec samorządów, natomiast nakłada zobowiązania na stronę rządową, dlatego że my nie chcemy tworzyć takiego manifestu, ale eliminować bariery prawne, legislacyjne, finansowe właśnie w tym zrównoważonym rozwoju dla miast. I wyzwania oraz proponowane rozwiązania w Krajowej Polityce Miejskiej podzieliliśmy właśnie na takich pięć kluczowych obszarów, ściśle sprecyzowanych, na które możemy jako administracja centralna mieć wpływ. To jest przede wszystkim problem suburbanizacji ładu przestrzennego, współpracy w miejskich obszarach funkcjonalnych, tak, to sieciowanie szczególnie tych najbliższych obszarów,
jakość środowiska przyrodniczego i działania adaptacyjne wobec zmian klimatu, systemy mobilności miejskiej i bezpieczeństwa, zwłaszcza niechronionych uczestników ruchu oraz promocji działań społecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb mieszkaniowych. Więc już tak kończąc, dziś rozwój rozumiemy przede wszystkim w kategoriach jego po prostu zrównoważenia. Rozwój bez równowagi to po prostu nie rozwój. Miasta stanowią centrum dokonywanych przemian, one były, są i pozostaną miejscem inicjacji rozwoju gospodarczego i innowacji, o którym mówił pan profesor, rozwoju społecznego i kulturowego, i naszą rolą, tak jak to widzimy, jest uczynienie ich po prostu przyjaznych do życia i jak najmniej inwazyjnych dla otaczającego środowiska. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Zanim otworzę takie forum do naszej dyskusji, chciałbym zapytać pana prezydenta, bo innych panelistów miałem okazję pytać, jak wygląda czasowo, czy jest w stanie ewentualnie troszeczkę nam z nami dłużej zostać niż do 11.30, bo nie ukrywam, że chcielibyśmy, żeby pan prezydent się z nami podzielił swoimi przemyśleniami, a boję się, że w pewnym momencie może się nam wyłączyć, więc krótkie pytanie techniczne. Nie słyszymy pana, panie prezydencie. I nic tu się nie zmieniło. Teraz już jest dobrze. Dobrze, odsunął się mikrofon, przepraszam bardzo. Możemy 10 minut dodać, bo potem niestety dobrze. Już muszę opuścić to, Urząd Miasta. Otwieram formułę, otwieram jakby teraz czas na krótkie reakcje pozostałych uczestników panelu koncepcję zrównoważonego rozwoju. Ja nie ukrywam, że dla mnie na przykład takim ciekawym wątkiem, który fajnie by było, gdyby się pojawił, to jest ta perspektywa, no dobrze, to fajnie brzmi, ale jak popatrzymy, to tak naprawdę na przykład wydatki związane z termomodernizacją, które stanowią bardzo istotną część dostosowania miast do funkcjonowania w ramach tego zrównoważonego modelu, to nie są wydatki, które politycznie fajnie wyglądają i fajnie brzmią. I w związku z tym pytanie jest takie, czy mieszkańcy miast tutaj na przykład będą rzeczywiście tego typu inicjatywy wspierać, czy to potem przy wyborach nie zwyciężą inne jakby inicjatywy, a nie te, które związane byłyby ze zrównoważeniem rozwoju społeczno-gospodarczego miasta. Ale to jeden z wątków potencjalnych, zapraszam do zabierania. To ja, jeśli mogę, to zacznę. Z naszej perspektywy my w Derabie realizujemy fantastyczny projekt Comobility i jak pan redaktor tutaj powiedział o kilku takich wątpliwościach, to ja z perspektywy też rodzica, matki, która codziennie rano dowozi nieletnią do szkoły, zawsze myślę o tym zrównoważonym rozwoju, który kończy się o 7.15, kiedy ja muszę zdążyć na 8 do szkoły, i z perspektywy takiej właśnie jednostkowej, tego, o czym pan redaktor powiedział, kosztów, które ponosimy, zrównoważony rozwój często brzmi znakomicie i jest to absolutnie jakby taki ideał, do którego zmierzamy, ale kiedy nam się kurczy czas i możliwości stają się ograniczone, wówczas priorytety człowieka, który musi zdążyć, trochę są odwrotne. I ten projekt Comobility, o którym mówię, właśnie dotyczy dojazdów i dowożenia dzieci do szkół. I mam zawsze takie wrażenie, że tutaj w tej naszej akademickiej, naukowej, profesjonalnej dyskusji czy eksperckiej dyskusji na temat zrównoważonego rozwoju brakuje też takiej perspektywy włączenia jednak mieszkańców w tę refleksję, bo kiedy zapytamy mieszkańców, czym jest dla nich zrównoważony rozwój, to okazuje się, że te potrzeby są na zupełnie innym poziomie niż te deklaracje, które my tutaj możemy jako eksperci, państwo jako eksperci, ja jako prosty socjolog, jakimi się możemy tutaj dzielić. I myślę, że jakby może krok przed tą polityką jeszcze powinniśmy pamiętać o tym, żeby upowszechnić taką świadomość, że my robimy to dla siebie i że rezygnacja na przykład z tego samochodu codziennie rano, czy też rezygnacja z jakichś naszych mikropotrzeb na rzecz dobra wspólnego, bo to jest ten dylemat społeczny, przed którym zawsze stoimy jako jednostki chcące żyć w grupie, to jest już krok do zrównoważonego rozwoju, bo rzeczywiście my jako homo economicusy często stawiamy na siebie, bo to jest naturalne, szczególnie w takich naszych codziennych wyborach, raczej maksymalizujemy swoje korzyści, aniżeli myślimy naprzód o społeczeństwie, czy o na przykład dobrostanie naszego środowiska za kolejne dekady. I myślę, że te polityki, one są absolutnie niezbędne, ale często tym elementem najbardziej kłopotliwym w tym całym programie są ludzie, którzy nie są gotowi jeszcze na rezygnację z pewnych własnych wygód, właśnie dowożenie dziecka samochodem, zamiast tramwajem, metrem, autobusem i hulajnogą na koniec, chociaż maj jest miesiącem rowerów, bo to jest rowerowy maj, więc myślę, że większość
część rodziców widzi teraz rowery pod szkołami, ale już zupełnie poważnie mówiąc, ten element uświadamiania, pan naczelnik powiedział w tym piątym punkcie chyba o tym uświadamianiu i tej polityce takiej prorozwojowej, to jest kluczowe, bo nasze założenia, nasze badania mogą pokazywać bardzo wiele, natomiast jeśli ludzie nie będą mieli przekonania co do tego, że to jest im potrzebne i że to nie jest jakaś opresyjna działalność na ich dobru i szczęściu, tylko że to jest dla nich i to wyzbycie się, czy tak jak w zachodnich miastach, niemożność wjechania do centrum, ścisłego centrum miasta swoim samochodem, ja jako kierowca pewnie bym cierpiała, ale mam świadomość, że to jest bardzo zasadne rozwiązanie, pracuję na kampusie głównym na Uniwersytecie Warszawskim, w samym Śródmieściu i wolałabym, żeby tutaj samochody nie wjeżdżały, ze mną na czele oczywiście, ale to właśnie przetłumaczenie mieszkańcom, takie bardzo zachęcające, bo to naprawdę per saldo i tak wyjdzie im na korzyść, że oni rezygnują ze swojego małego dobra na rzecz większego dobra, z którego skorzystają, to jest chyba to, co jest wielką misją, przed którą teraz stoimy wszyscy tutaj eksperci i praktycy, którzy dzielą się tą ideą zrównoważonego rozwoju. A z perspektywy poranków i dojazdów do szkoły czy do placówek edukacyjnych, to rodzice na pewno wiedzą, że trudno jest się wyzbyć tego swojego dobra czasami na rzecz wyższej idei w postaci ekologii na przykład. I biję się w pierś mówiąc te słowa, ale taka bywa rzeczywistość. Bardzo dziękuję. Widzę, że pan prezydent się zgłaszał. Tak, króciutko, bo myślę, że te z pozoru sprzeczne podejścia dają się godzić. No, podzielę się pewnym doświadczeniem. Tak? Ja już długo jestem prezydentem i uruchamiam w różnych obszarach pewne procesy. I jednej rzeczy się nauczyłem z dużą pokorą, że trzeba cierpliwości i właśnie myślenia o niektórych celach w kategoriach procesu. Tak? I myślę, że zrównoważony rozwój, jak i elementy dotyczące zmian w klimatu i tych działań, które podejmują miasta, też są takim elementem, w którym my z jednej strony musimy korzystać z wiedzy eksperckiej, która nas ubogaca, wyznacza te świadome cele strategiczne, co więcej jakby zobowiązuje do ich realizowania, bo jeszcze my żyjemy w rzeczywistości, w naszym kraju jest wiele takich samorządów i wiele takich miejsc, które budują strategie. One są potem publikowane, są znakomitym dokumentem, potem lądują na półce, a życie toczy się własnym rytmem. Ta świadomość realizacji celów strategicznych wymaga podejścia z jednej strony edukacyjnego, uświadamiania tych celów, o których pani doktor wspominała, że rzeczywiście ta zmiana przyzwyczajeń, ja kierowca, ja ekolog, ja rowerzysta, często ta sama osoba w ciągu paru godzin potrafi zmienić sposób patrzenia na otaczającą nas rzeczywistość. Myślę, że do tego trzeba cierpliwości i świadomość, że tym kapitałem w tym procesie jest budowanie świadomości obywatelskiej, tak? Czyli krok po kroku, nieoczekiwanie, że my w miesiąc zmienimy nawyki, tak? Że nasi mieszkańcy naszych miast porzucą swoje samochody. Te wskaźniki w polskich, przynajmniej dużych miastach, bo to śledzę w zakresie ilości samochodów na 1000 mieszkańców w stosunku do miast europejskich, są naprawdę zastraszające i to wyznacza jakby skalę procesu, który jest przed nami i zmian, które musimy wprowadzać. I też myślę, że to jest trochę to, o co pytał nasz gospodarz, mianowicie czy takie działania mogą być atrakcyjne dla mieszkańców. Na przykład, czy termomodernizacja może być politycznie korzystna z punktu widzenia procesów akceptowania polityk miejskich, bo one wiadomo, że w takim cyklu samorządowym raz na 4, teraz raz na 5 lat podlegają ocenie. Jak mieszkańcy to ocenią? To myślę, że tu znowu dialog, tłumaczenie, rozmowa, uświadamianie bez oczekiwania, że to nastąpi z dnia na dzień. Choć myślę, że znowu jeszcze chętnie do tego wątku powrócę, bo to niezwykle ciekawy czas, w którym żyjemy. Ostatnie wydarzenia, tak, nawet ostatnich miesięcy i to, co się dzieje na rynku cen kosztów energii powodują, że termomodernizacja jako proces, który tak naprawdę mówi o oszczędności energii, ale też mówię o oszczędnościach pieniędzy dla lokatorów budynków, które są takim programem termomodernizacyjnym objęte, ona staje się znowu elementem czytelniejszego przekazu, tak? Że to są działania, które mają swój głęboki sens ekologiczny, że chronimy klimat takim działaniem, ale on także ma taki bardzo konkretny wymiar, że w tych kieszeniach pozostają złotówki, które dzisiaj, których przy kosztach energii, które przyjdzie nam płacić, już płacimy, myślę, że stają się takim czytelnym kodem. To jest też w sztuce zarządzania pewien element doboru argumentów, żeby wybierać te argumenty, które wiemy, że dotrą do naszych mieszkańców i spotkają się ze zrozumieniem, ale
Jedną z rzeczy, którą warto, mówiąc o mieście, mieć zawsze z tyłu głowy, to miasto, poza tym, że jest wspólnotą, że jest pewnym bardzo szczególnym miejscem, z swoją historią, tożsamością, jest miasto, jest procesem, tak? Jest zmianą, która zachodzi, i dlatego ten proces trzeba dynamizować, ale też mieć do niego dużo cierpliwości. Bardzo dziękuję, panie prezydencie, i nie ukrywam, że jednym okiem cały czas zerkam na zegar i biorąc to pod uwagę, pozwolę sobie troszeczkę zmienić tą formułę, to znaczy przejść już do tego kolejnego bloku i później jeszcze każdy będzie w ramach niego miał możliwość jakby powiedzenia jakby no takich swoich końcowych przemyśleń także, więc panie prezydencie, zostajemy przy panu i jakby prośba, no chyba o pociągnięcie trochę tych wątków, które już się pojawiły, tak, bo takie spojrzenie praktyka na to, jak dzisiejsze otoczenie, jak dzisiejsze uwarunkowania wpływają na funkcjonowanie miast, już pojawiała się kwestia chociażby tych rosnących cen, tak, to nie jest tylko kwestia perspektywy gospodarstw domowych, tak, bo miasta są też dużymi jakby konsumentami różnego rodzaju form energii elektrycznej, gazu i tak dalej, więc bardzo proszę o takie przemyślenia, też być może już jakieś troszeczkę wnioski końcowe z tym związane. Ostatnie 10 lat to jest bardzo szczególny czas transformacji, patrząc znowu na osi czasu, od 32 lat mamy transformację polskiego samorządu. Te ostatnie 10 lat to jest, myślę, że taka powszechna świadomość potrzeb w wymiarze strategicznym w większości polskich samorządów. Tak? Lepiej, gorzej realizowane, ale potrzeby zmian strategicznych, umiejętność odczytywania tych kierunków zmian, które zachodzą w miastach tych najbardziej nowoczesnych, europejskich, światowych, próba nawiązywania do tych wątków. I myślę, że paradoksalnie odczytując te znaki, odkrywamy coś, co zawsze było w istocie związane z charakterem czegoś takiego jak miasto, tak? Czy odkrywamy tą wspólnotowość, że w istocie budowanie relacji między mieszkańcami jest jakby kluczem do rozwoju, że bez zbudowania tej wspólnoty, bez wzajemnego takiego od sąsiedzkiego, dzielnicowego do ogólnomiejskiego rozumienia się nawzajem, bardzo trudno będzie budować jakikolwiek cel strategiczny. Że miasto to jest tak, że tak jak to właśnie taka trochę paralela do historii. No, każde historyczne włoskie miasto miało swój rynek. A rynek, czym był rynek? Rynek był przestrzenią dumy miejskiej, takim salonem miejskim, ale był też miejscem spotkania. Był taką agorą, gdzie schodzili się ludzie, rozmawiali, schodzili się z różnych stron miasta i był przestrzenią, bo miasta zaczęły ponownie odkrywać, że w swojej funkcji przestrzennej szukanie form spotkania i to ma bardzo wieloraki swój wyraz, bo to są i sposób kształtowania przestrzeni, ale też szukania w miastach takich przestrzeni wspólnotowości, żeby mieszkańcy mogli się spotykać nie tylko, bo mamy wiele miejsc spotkań, które są komercyjne, tak? Można się być w restauracji, w kinie, ze znajomymi, ale my też potrzebujemy jako mieszkańcy spotkać się na jakichś zajęciach sportowych, na jakichś pasjach. Powstały więc w wielu polskich miastach i tak te nowoczesne miasta próbują to odczytywać. Przestrzenie, gdzie mieszkańcy się przychodzą, poznają, no, budują tą wspólnotowość, ale żeby ta wspólnotowość powstawała, też te funkcje infrastrukturalne, techniczne są niezwykle potrzebne. Bardzo ważkim czynnikiem, i to też nawiązuje do tego, czym zarówno była pani doktor, jak i gospodarz we wprowadzeniu, mianowicie czym jest dzisiaj miasto smart i czym dzisiaj jest jakość życia. No właśnie to te miasta smart 3.0, tak, już po tym odkryciu hardware'u, software'u, to dzisiaj tak naprawdę ta kategoria miasta, inteligentne miasta, smart miasta 3.0, to są miasta, które odkrywają ten klucz do rozwoju poprzez jakość życia. Te narzędzia technologiczne to mają być tylko sposoby realizowania tych celów. Znaczy, bo poprzednie te wcielenia myślenia o smart city, one trochę przewartościowały. Tam mieliśmy pewną fascynację narzędziami, była bardzo często bardzo taka prężna aktywność firm informatycznych, które przekonywały, że jak zastosujecie tę zabawkę w mieście, to wszyscy mieszkańcy będą szczęśliwi, tak? Czyli jakby odwracamy myślenie, szukamy, co jest drogą do szczęścia, a potem budujemy do tego narzędzia wtedy, kiedy są one potrzebne, bo one są zawsze nie tanie i trzeba też myśleć o tym, jak nie tylko za jakie środki je wprowadzić, ale jak je utrzymywać, jak je upgrade'ować, to są wszystko koszty. A więc taka trochę inna refleksja i znowu ta uniwersalność
uniwersalna wartość. Jakość życia jako klucz do szukania odpowiedzi na właściwie każdy ważny temat, który się podejmuje w mieście. Element też, pan naczelnik był uprzejmy o tym też wspomnieć i bardzo ciekawie rozwinąć ten wątek, zrównoważony rozwój, tak? Znaczy to jest coś, co z pewnym trudem do miast przychodziło. No, myśmy w Gdyni eksperymentowali w tym bardzo, bardzo długo już i odkryliśmy już bardzo dawno, tak, że to zrównoważenie poza wszystkimi aspektami musi mieć też taki charakter społeczny. Znaczy, widząc pewne procesy zachodzące w mieście na osi czasu, a mieliśmy tak, na przykład taki moment, kiedy w Gdyni załamał się przemysł stoczniowy, tak, i bezrobocie poszybowało do 12%, zaburzyło się nam bardzo wiele relacji społecznych i szukając dróg wyjścia z tej sytuacji, musieliśmy z jednej strony budować czynniki rozwoju gospodarczego, stawiać na innowacyjność, nowoczesność, budować infrastrukturę, ale z drugiej strony bardzo silnie pracować z najsłabszymi, tak, żeby unikać rozwarstwień, żeby ten sposób zrównoważenia miasta widzieć w takich kategoriach, że jeżeli poziom zróżnicowań społecznych będziemy minimalizować, to będziemy minimalizować poziom napięć, będziemy lepiej i skuteczniej rozwijać miasta, czyli widzenie rozwoju miasta od razu na dwóch płaszczyznach. Szans dla najlepszych i wspomagania takich czynników, które pomagają także tym słabszym. Też ten wątek tu padał, on jest kluczem do myślenia o nowoczesnych miastach, to jest to myślenie o koncentracji. Tutaj bardzo trafne i bardzo tutaj ciekawe uwagi pana profesora. Myślę, że to miasto, to takie przeciwdziałanie suburbanizacji, tak? Planowanie przestrzenne, nowoczesne planowanie przestrzenne, jednocześnie to odkrywanie miasta 15-minutowego, to jest dzisiaj taki trend, który wszyscy odkrywają, tak? Znaczy załatwienie po ich podstawowych potrzeb. Raz, że po prostu znowu poprawię jakość życia, bo ja mam łatwo i komfortowo, mogę rozwiązać swoje problemy dnia codziennego w bliskim otoczeniu, ale dzięki temu nie muszę się przemieszczać, a więc mamy wpływ na kongestię, mamy element dotyczący jakości środowiska, bo każdy przemieszczający się pojazd to jednak jest jakaś tam ingerencja w środowisko. Więc bez wątpienia taki klucz. Kolejny taki trend, no to jest rzeczywiście ta rezyliencja, czyli odporność, szukanie bardzo praktycznych wymiarów realizacji takich działań. I tutaj zarówno w takich aspektach, jak no, myślę, że dla wielu polskich miast doświadczenia także już tych bardzo odczuwalnych w Polsce zmian zachodzących w środowisku, w klimacie, dotyczących na przykład nawałnic spowodowało uświadomienie, że my jednak w sensie tej retencji mamy dość bardzo dużo do zrobienia. Tak? Gdynia pomimo tego, że jest miastem nadmorskim, proszę Państwa, jest miastem bardzo górzystym. Tak? Mamy wzniesienia i takie wzgórza morenowe na Pomorzu, one tutaj w Sopocie i Gdańsku, ale także w Gdyni powodują, że to spiętrzenie nawet w takim nadmorskim mieście może być bardzo duże i dochodzi i w Gdyni, i w Gdańsku do podtopień, więc poważne inwestycje, żeby chronić mieszkańców i środowisko, ale też oczywiście ta odporność musi dotykać aspektów społecznych, to pewnie bardzo ciekawy temat na odrębną debatę może. I teraz te wszystkie, to jest taka garść jakby celów, które nowoczesny samorząd musi realizować. I to wszystko dzieje się, drodzy Państwo, w bardzo szczególnym czasie, bo ta refleksja polskich samorządów i takich miast jak Gdynia, ona była związana z tym, że śledzimy debaty dotyczące właśnie zmian klimatycznych, a więc celów, które chcemy osiągać, czy jak zweryfikować cele strategiczne miasta, nakładając te nowe uwarunkowania i potrzeby, które się rodzą. I teraz ostatnie 2-3 lata w zasadzie, kiedy mamy kolejne czynniki, które stają się impulsem niezwykle dynamizującym tą debatę. To pierwszy taki czynnik przyszedł wraz z pandemią i okazało się, że wiele elementów dotyczących właśnie budowy odporności, ale też nowych potrzeb, tak? Okazało się, że to, o czym wcześniej wspominałem, miejsca spotkania, zieleń w mieście, potrzeby bycia razem, wspólnotowość, odkrywanie tego, że skoro nie mogę iść do kina, do teatru, to może się spotkam na łące, w parku, jest jakaś przestrzeń publiczna, która może powodować, że mieszkańcy się socjalizują, jesteśmy blisko siebie, jesteśmy razem. Więc udało się, tak jak tutaj wspomniana przez pana naczelnika, pani mer Hidalgo, o której jakby samorząd na całym świecie rozmawia, bo to takie bardzo spektakularne. Znaczy, pandemia spowodowała,
że uzyskano pewne głębsze, silniejsze i takie zdynamizowane przyzwolenie na przyspieszenie procesu, o którym mówiłem. Miasto jest procesem, ale pandemia, czyli pewne uwarunkowania spowodowały, okej, niebezpiecznie może jest podróżować, czy było w czasie pandemii, choć są po końcem tej pandemii, to ostrożnie, autobusami, więc środki takie jak rower są bardziej przyjazne i bezpieczne. W związku z tym zawężmy drogi, budujmy ścieżki rowerowe, wprowadźmy więcej nasadzeń. Ten sposób myślenia również zdynamizowała pandemia i niezależnie od wszystkich tragicznych skutków, była takim elementem przyspieszającym wiele procesów. Łatwiej nam było w tym procesie przekonywać i komunikować, tak? Budować tą świadomość. Bardzo istotnym czynnikiem, który również wpływa na sytuację, w której myślimy o przyszłości, to są wydarzenia ostatnich 3 miesięcy, czyli wojna w Ukrainie. Ona, myślę, że z jednej strony oczywiście daje nam Polakom poczucie dumy, bo drodzy Państwo, gdybyśmy tak 4 miesiące temu próbowali przeprowadzić takie ćwiczenie w takim zespole, w jakim się spotykamy, i próbowali przewidzieć, jak zachowałaby się Polska, gdyby 3,5 miliona naszych przyjaciół z Ukrainy weszło do naszego kraju, szukając pomocy, to myślę, że trudno byłoby znaleźć takiego optymistę, który by przewidział to, co się wydarzyło. To jest niezwykle poruszające i to bardzo nas to pewnie będzie społecznie wzmacniało i mam nadzieję, że ten kapitał społeczny także Polacy wykorzystują, ale też te elementy, które się wiążą z bardzo twardymi uwarunkowaniami tej wojny. Wojna, wydaje się, na trwale zmienia uwarunkowania dotyczące wykorzystywania węglowodorów i tych pierwiastków ziem rzadkich, o których się mówi. Połowa zasobów litu jest wydobywana w Ukrainie, w Donbasie, więc wszyscy sobie uświadomili, że wiele elementów, które się wydawały technologiami przyszłości, dzisiaj nie do końca mogą gwarantować pewność, że w przyszłości będą mogły być wykorzystywane. Ceny energii, pewien znowu poczucie budowania poczucia bezpieczeństwa, zarówno w wymiarze krajowym, jak i w wymiarze lokalnym. Tak? W ogóle przemyślenie naszego poczucia bezpieczeństwa, tak? No, już nie chcę wchodzić w taki element, czy Polska byłaby przygotowana na taką wojnę, tak? Ja miałem okazję już w czasie wojny być. Panie prezydencie, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale trochę ograniczamy, my jesteśmy ograniczeni też technicznie. Przepraszam, nie spojrzałem na zegarek. Króciutko, jeszcze tylko o jednym elemencie. Jeszcze króciutko puentując, bo to jest trzecie uwarunkowanie, już go nie będę rozwijał. To wszystko się też dzieje w uwarunkowaniu finansów samorządowych, które są bardzo dramatycznie zdemolowane i wiele celów, które chcielibyśmy osiągać poprzez takie radykalne obniżenie potencjału finansowego samorządów, będzie musiało czekać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Teraz oddaję głos panu profesorowi, bo on troszeczkę jakby ucierpiał na mojej decyzji ostatniej, więc panie profesorze, próba też, taka prośba też o taką już próbę podsumowania. Ja nie ukrywam, że chciałbym, żeby się tam znalazła odpowiedź na takie też proste pytanie, jakby w tych ostatnich wypowiedziach. Czy państwo wierzą w to, że polskie miasta mogą być atrakcyjnymi miejscami do życia i skutecznie konkurować się na arenie unijnej? Tak? Ograniczmy się do tej unijnej areny, no biorąc pod uwagę tą dynamikę, która zachodzi, tak? Czy my mamy tu szansę być w tym szybsi, zwinniejsi, w związku z tym jakby stawać się atrakcyjni, mówię o lokalizacjach miejskich, czy raczej wręcz przeciwnie? No dziękuję bardzo za możliwość jeszcze zabrania głosu. Parę kwestii chciałem jeszcze poruszyć. Pierwsza to jest to podejście do rozwoju zrównoważonego. Ja myślę, że to ciągle trzeba wracać do tego, jak interpretować ten rozwój zrównoważony, bo mamy tą tendencję do budowania struktur równoważonych, a to przecież z angielskiego wywodzi się od słowa trwać, sustain, i trzeba myśleć o takich warunkach, które dają możliwość długotrwałego rozwoju, w którym oczywiście środowisko, w którym żyjemy, jest podstawą trwania. Bo czasami to zrównoważenie jest interpretowane w sposób polityczny, jak jednemu dano tyle, to drugiemu przeciwwadze trzeba dać również i zapomina się, czy to równoważenie rzeczywiście da
szansę na długotrwałą perspektywę na przykład rozwoju systemu osadniczego, więc nie jestem zwolennikiem używania tego słowa zrównoważony rozwój, tylko rozwój, bym powiedział, sustensywny, który jest nową jakością, bo kiedyś był tak zwany balance development, a myśmy go nazywali rozwojem zrównoważonym. To on właściwie oznacza zastój. To tyle kwestii tego podejścia do rozwoju zrównoważonego. Natomiast jest jeszcze problem polityki miejskiej. Zauważcie Państwo, że mimo tego, że stawiamy na cele społeczne, to trzeba pamiętać o tym, że pieniądz rządzi światem i bodźce ekonomiczne są podstawą powszechnych zmian. Zmiany. Zmiany oczywiście, które są dokonywane, najpierw są budowane przez liderów. Ten system wartości przychodzi do tych, którzy są najbardziej wrażliwi, a potem dopiero się upowszechnia. Jeżeli chcemy coś przyspieszyć, to powinniśmy jednak przemawiać przed bodźce ekonomiczne. No spójrzcie Państwo na problem chaosu przestrzennego. Dlaczego uciekamy w strefę zewnętrzną? Dlatego, że nie płacimy za koszty środowiskowe, prawda? Więc rolą polityki miejskiej powinno być internalizowanie tych opłat. Ja muszę wiedzieć, że płacę za pewne rzeczy, którymi obciążam innych. Jak system tego nie uwzględnia, no to mamy tego typu racjonalne, indywidualne zachowania, które są sprzeczne z właśnie długotrwałym interesem społecznym. No więc to wymaga naprawdę takiej poprawnej polityki pokazującej, gdzie są właściwe koszty. No, koszty kanalizacji. Jeżeli dostajemy pieniądze z Unii Europejskiej, to możemy budować wszędzie. Ta kanalizacja potem jest nie do utrzymania, nawet z punktu widzenia technologicznego. Państwo, które doprowadziło do chaosu przestrzennego poprzez to, że mamy zanik prawie planowania przestrzennego, wprowadzając nowe regulacje, musi sobie zdawać sprawę, że musi ponieść określone koszty wycofania się z tego chaosu przestrzennego, prawda? No część budynków i obiektów nie musi tam stać, one powinny po prostu być wycofane z terenów zalewowych, z obszarów cennych przyrodniczo i tak dalej. Jeżeli daliśmy WZ-kę na to, no to kto na to pozwolił? Nie uwzględnia się tego w kosztach społecznych i trochę tak działamy na zasadzie hipokryzji. Nie policzymy tego, a będziemy wprowadzać ład przestrzenny. Powiem tu o jednej kwestii. Budując nową politykę miejską, trzeba uwzględnić to, że w Polsce mamy strukturę własności narolną, paskową, która w planowaniu przestrzennym bez obowiązku parcelacji działek nie pozwala na budowanie ładu przestrzennego. Więc jeżeli nawet formułujemy, że celem ustawy czy polityki miejskiej jest budowanie ładu przestrzennego, to bez tego obowiązku parcelacji terenów na nowo budowanych, wchodzących do obszarów miejskich terenach nie jesteśmy w stanie tego ładu utrzymać. I to według mnie jest jedna z ważniejszych spraw, która nie jest uwzględniona w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym. Dalej, jeśli tutaj byśmy chcieli wspomnieć o energii... Przepraszam, ale musimy już powoli kończyć, więc jeszcze tylko próba odpowiedzi na pytanie, czy polskie miasta mają być szansa atrakcyjnymi lokalizacjami, konkurencyjnymi miejscami? Nie mają, jeśli już wracając szybko do tej kwestii, to mamy jeszcze mnóstwo wewnętrznych potencjałów w centrach miast. Tutaj jest największa możliwość dobrej regeneracji, bośmy zaprzepaścili te procesy, wyszliśmy na zewnątrz, teraz jest szansa, żeby otworzyć centra śródmieścia i wrócić do miast i tu mamy tą przewagę, że możemy to w dobry sposób uporządkować i zrobić to w lepszy sposób niż to wygląda w miastach zachodu. Super, bardzo dziękuję panie profesorze. Teraz tak... że pozwolę sobie zabrać głos, ale muszę się z państwem bardzo serdecznie podziękować. No już niestety obowiązki, które wynikają z kalendarza zewnętrznego mnie trochę mobilizują. Bardzo dziękuję za bardzo. My bardzo dziękujemy, że udało się wygospodarować dla nas czas. Pozdrawiamy i do zobaczenia przy do kolejnej zobaczenia. Okazji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Chciałbym teraz prosić pana Daniela o jakby to jego takie końcowe przemyślenia, spojrzenie i też próbę odpowiedzi na to pytanie, no, o tą atrakcyjność polskich miast już trochę w takim szerszym kontekście europejskim, bo wiadomo, że jest ta mobilność, w zasadzie dzisiaj w ramach Unii można sobie wybrać miejsce życia i pracy i na ile polskie miasta będą tutaj atrakcyjne dla mieszkańców.
Dziękuję bardzo. No właśnie tak jak pan redaktor wspomniał, ta rywalizacja pomiędzy miejscami do życia a miastami tak naprawdę polega na jakości życia i tym benchmarkiem dla nas są te miasta zachodnie, dlatego że one są po prostu przyjemniejsze do życia. I z jednej strony to, co już padło, te uświadamianie jest bardzo ważne. My też mamy szereg programów, o których ja już teraz nie będę mówił, które kierujemy do miast i ich mieszkańców. Natomiast to musi iść równolegle ze zmianami legislacyjnymi. Dlatego, że jeśli pozwalamy na rozlewanie się miast i pewna i rodzina, powiedzmy, kupi ten domek na przedmieściach, czy go wybuduje, to ona się skazuje też trochę na to, nie wiem, czy pani doktor jest skazana, być może życzę pani, że nie, ale wiele rodzin jest skazanych na tą logistykę. Tak, nie ma w pobliżu szkoły, nie ma sklepu, po masło trzeba pojechać, mamy dwójkę dzieci w różnym wieku, dwa samochody, tak. No nie jest to przyjemne życie i wiele osób się z tego wycofuje, ale jest to po prostu bardzo złożony i kompleksowy problem, dlatego że planowanie przestrzenne to jest jedno, a drugie to też jest rynek mieszkaniowy, tak? I suburbanizacja się dzieje z tego powodu też również, że ludzi nie stać na mieszkania w miastach i taniej jest po prostu wybudować domek za miastem, odkładając po prostu koszty na przyszłość. Bardzo ciekawe rzeczy też wspomniał pan prezydent, już nieobecny, on wspomniał o tych rynkach włoskich. Jest taki znany bardzo urbanista i architekt Jan Gehl, który trochę zrewolucjonizował Kopenhagę i on pojechał do Włoch właśnie na ten rynek włoski, żeby popatrzeć, jak zachowują się ludzie. I te wzorce przeniósł do Kopenhagi. Mogłoby się wydawać, że inny klimat, ale zadziałało. I dzisiaj Kopenhaga jest takim benchmarkiem. Pewne zmiany też widzimy w miastach, ale mi się wydaje, że tak jak już wspomniana też pani mer Anne Hidalgo, potrzeba tych odważnych działań. Łatwo mi to mówić z perspektywy osoby, która nie piastuje stanowiska politycznego, ale no niestety ludzie nie lubią wychodzić ze statusu quo, z pewnych przyzwyczajeń, nawet jeśli te przyzwyczajenia są dla nich złe. Także mamy szansę, zmieniajmy legislację i też życzmy naszym włodarzom naszych miast też odważnych działań. Dziękuję. Super, czyli po prostu bądźmy kreatywni, tak? Czasami nawet z odrobiną szaleństwa, ale bez przesady. Pani doktor, pani jakby no, końcowe przemyślenia po tej dzisiejszej debacie. Tak jest. Jakby, no, zeszliśmy bardzo mocno już z tego metaversum, z tego wirtualnego świata może do tego dobrze, realnego na koniec. I w tym kontekście prośba o podstawę. Tak, ja tylko uzupełnię dane, bo tutaj pan naczelnik i pan prezydent mówili o tym zagęszczeniu samochodowym, to jest prawie 750 pojazdów na 1000 mieszkańców w Polsce. Wyprzedzamy Nowy Jork pod względem zatłoczenia samochodowego i spędzamy średnio 60 godzin w korkach rocznie jako mieszkańcy dużych miast, Warszawa, Gdańsk, Wrocław, tam niestety te korki są bolesne. Życzmy sobie, żeby tego nie było, natomiast to, co chciałam powiedzieć na koniec już, wracając do pana doktora pytania, temat, tytuł naszej debaty, jaka logika rozwoju miast. Mam wrażenie, że ta logika dzisiaj to jest logika kosztów i zysków, logika rynkowa, bo tak też się projektuje i korzysta z miast. Natomiast no, tej logiki pewnie zmienić się bezpośrednio nie da. I to, o co ja bym może postulowała, to byłoby uwzględnienie w tej logice nowego znaczenia zysków. Zysków dla mieszkańców, które będą pozaekonomiczne. I pan naczelnik o tym mówił, i pan profesor, i pan prezydent, kończąc swoje wypowiedzi, że te zyski, które mogą płynąć z innej logiki projektowania miast czy myślenia o miastach, mogą być zyskami nieprzeliczalnymi finansowo, ale dużo bardziej kształtującymi, ważnymi dla mieszkańców. I tu myśląc o zyskach społecznych, i pan profesor to podkreślał, i pan prezydent też o tym mówił, że te zyski społeczne, to sieciowanie, ta wspólnota, to jest coś, co być może nie jest przeliczalne bezpośrednio na pieniądze, chociaż kapitał społeczny się dobrze przelicza i kwantyfikuje, ale jest to zysk, który jest dla człowieka jakby niepodważalny i to jest ten zysk, który może być poza rynkowy, ale jednak bardzo wzbogacający. Zyski takie już nienamacalne, świeże powietrze, przecież są sprawy sądowe o smog w miastach, więc ten dostęp do świeżego powietrza to też jest nasz zysk, który jest przeliczalny na nasze zdrowie, ale nieprzeliczalny w sensie finansowym bezpośrednio. Zysk w postaci dostępu do tego zielonego kawałka miasta, o czym pan naczelnik mówił, ta intensywność, ale i zieloność tego miasta w Śródmieściu, to też jest zysk, być może niekwantyfikowalny, ale niech ta logika zysków i strat uwzględnia też te takie zyski, może nieco mniej materialne, ale nie mniej kluczowe dla rozwoju społeczeństwa. No i pamiętajmy, bo tu wszyscy eksperci
bardziej wszyscy paneliści powiedzieli o tym, że te miasta mają być takie właśnie humanocentryczne, takie nastawione na człowieka, bo tego sobie życzymy jako ludzie, ja jako socjolog tym bardziej sobie i Państwu tego życzę, żeby miasta były nam przyjazne, żeby były inteligentne, mądre, sprawne, optymalne, ale przede wszystkim przyjazne mieszkańcom. I mam nadzieję, że to polskie miasta są absolutnie, Gdynia wiedzie tutaj prym w tych przyjaznych miastach, więc są na pewno gotowe na to, żeby taką przyjazność osiągnąć. Kropeczkę stawiam. Bardzo dziękuję. Oczywiście mam świadomość, że nie wyczerpaliśmy tutaj naszego tematu, ale to chyba nawet dobrze, to znaczy powinien pozostać taki duży niedosyt po tej naszej debacie i wszyscy ci, którzy ten niedosyt czują, to powinni pośpiesznie otworzyć stronę Kongresu Obywatelskiego i sięgnąć po właśnie najnowszy numer Finkletera, pomorskiego Finkletera, gdzie znajdą jeszcze więcej inspiracji, jeszcze więcej jakby no, różnorakich wątków, które związane są z rozwojem miast, więc bardzo serdecznie zachęcam. Bardzo serdeczne podziękowania dla uczestników naszego panelu, szczególne sobie pozwolę jakby podziękowania wyrazić panu Danielowi za to, że się podjął tego, żeby do nas dołączyć i jakby w tej naszej debacie wziąć udział. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy nas obecnie oglądają i oczywiście tych, którzy będą nas oglądać gdzieś tam z odtworzenia. Tak jak mówię, temat niesamowicie ciekawy i warto jakby spojrzeć na miasta, w których żyjemy, także z trochę szerszej perspektywy. No nic, dziękuję bardzo i do zobaczenia. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia Państwu. Dziękujemy, do widzenia. Bardzo dziękuję, do widzenia Państwu.